Na szampańską zabawę zawsze znajdzie się idealna pora. Z takiego założenia wyszli w pierwszym liceum ogólnokształcącym, gdzie w roku szkolnym ze względów pandemicznych nie udało się zorganizować studniówki dla maturzystów. Jeżeli człowiek ma marzenia i odważa się je spełniać, to wszystkie gwiazdy na niebie i na ziemi mu sprzyjają, tak jak wam dzisiaj. Wspaniałej zabawy! Decyzję o organizacji przedsięwzięcia podjęto już w maju, a wszystko zostało dopięte na ostatni guzik dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Jedynki. Gdyby nie stowarzyszenie i wsparcie finansowe, bo moje konto by teraz świeciło pustkami, i wsparcie przede wszystkim, myślę, że psychiczne, pani dyrektor, nie byłoby ani mnie, ani was dzisiaj tutaj, więc serdecznie dziękujemy. Studniówkę po maturze w restauracji Finezja rozpoczął tradycyjny polonez, w którym uczniowie spisali się na medal. O tym, jak poważnie potraktowano to ważne życiowe wydarzenie, świadczyły frekwencja oraz uśmiechy na twarzy niedawnych maturzystów. Wielu z nas ma okazję porozmawiać ze sobą na temat dalszych planów życiowych, związanych na przykład ze studiami, ale dziś jest również czas, by się wspólnie bawić i poczuć się jak jedna wielka rodzina, którą na zawsze pozostaniemy, mówiąc o rodzinie absolwentów naszego ukochanego liceum. Wspomnienia z pewnością pozostaną z uczestnikami na długo, którzy zamiast zabierać się do nauki, mogą teraz cieszyć się resztą wakacji. Całość sprawiła, iż faktycznie na moment można było odnieść wrażenie, że do matury pozostało równo 100 dni.